Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym to jak zawsze będę odpowiadał na Wasze pytania w czwartek. Zapraszam na film. Mariusz, kiedyś akwarysta był akwarystą, a teraz musi być chemikiem, inżynierem, a żeby nie było za łatwo, to jeszcze naukowcem. Dlaczego tak komplikujemy sobie życie? Drogi Mariusz, ależ wcale nie musisz sobie komplikować życia. Nie musisz być naukowcem, chemikiem, biologiem, możesz być zwykłym akwarystą. Nie musisz zdobywać nowej wiedzy. Możesz żyć w bąblu akwarystyki z lat na przykład 80., 90., gdzie nic się nie wiedziało, wiedza była trudno dostępna, na rynku były kilka książek na krzyż i jak się dzisiaj je czyta, to się można co najwyżej pośmiać. Nie musisz się rozwijać. No ale chyba dobrze jest się rozwijać, wiedzieć coraz więcej, zagłębiać się w tą wiedzę, być lepszym w tym, co się robi. Czy wiedza powoduje to, że jest się gorszym akwarystą? No chyba wręcz przeciwnie. Wiedza daje możliwości. Dlatego na tym kanale opowiadam o tak różnych sprawach i zapraszam do współpracy gości, takich jak dr Łukasz, abyście wiedzieli coraz więcej i żebyście po prostu byli coraz lepsi w tym, co robicie. Oczywiście można się na to wszystko zamknąć, odgrodzić i nie przyjmować żadnych argumentów. Przecież do tej pory żyją ludzie, którzy uważają, że Ziemia jest płaska. Kto im zabroni? Niech sobie tak myślą, nie? Wolność to wolność. Ale myślę, że fajnie jest się porozwijać. Wiedza daje możliwości. Więc jeśli chcesz być bardzo zaawansowany, no to niestety, ale trochę biologii, chemii, a nawet i innych dziedzin można sobie liznąć i wiedzieć naprawdę sporo i potem fajnie sobie radzić, a przede wszystkim rozumieć wszystkie procesy, które zachodzą w Twoim akwarium. Ale jeśli nie chcesz tego robić, wcale nie musisz. Akwarystyka może być taka, jaka chcesz, żeby była. Głupie pytanie. Czy jako miłośnik rybek je Pan na Wigilię tradycyjnego karpia? Czy nie ma Pan sumienia jeść ryb hodowlanych? Sumienie mam. Nie, no poważnie. Nie jem ryb w ogóle. Żadnych. Ani karpia, ani nic. Nie lubię ryb jeść po prostu. U mnie to chyba rodzinne. Moja mama nigdy nie zjadła żadnej ryby. Nigdy. Nie wie, jak smakują ryby. Nie lubi. Samego zapachu ryb. Ja mam podobnie. Nie jem ryb. Więc karp, czy to jakaś inna ryba, bo dla mnie nie ma znaczenia. Dla mnie ryby są po prostu niejadalne. Witaj Danielu, mam pytanie odnośnie Purigenu. Po jakim czasie jego regeneracji kończy się żywotność jego właściwości? Pozdrawiam, Jarek. A więc tak, drogi Jarku, ja w pracy zawodowej oczywiście używam Purigenu. Moi klienci go używają, fajnie klaruje wodę na przykład, pomijając tam inne jego właściwości. Ale mi nie wolno regenerować Purigenu. Jeśli ktoś ma bardzo drogie akwarium morskie na przykład, bo w większości są akwaria morskie, nie regeneruje Purigenu. Dla niego zakup nowego Purigenu w całości kosztów tego zbiornika jest, to jest żaden koszt po prostu, tak? Więc moi klienci sobie nie życzą żadnego regenerowanego Purigenu. Mam takiego nie wkładać, proszę to wyrzucić, włożyć nowy. Nie będziemy regenerować, nie będziemy ryzykować, że coś tam źle pójdzie. No, to tyle. A odnośnie teorii, no to oczywiście można go regenerować wiele razy. Za każdym razem jednak on traci swoje właściwości, są coraz słabsze. I tutaj nie ma jakiegoś schematu, wiesz, że po tylu i tylu razach on traci tyle procent swoich właściwości. To zależy od naprawdę wielu, wielu rzeczy. Tych zmiennych jest trochę, więc tutaj jak gdyby no, nie ma jakichś tam ścisłych reguł. To musisz sam już u siebie zauważyć, czy on działa jeszcze, czy nie działa. Ja osobiście w domu, no u siebie też raczej rzadko używam Purigenu i prawdę powiedziawszy też go nie regeneruję, tylko wywalam. Nie chcę mi się bawić z tymi wszystkimi wybielaczami. Kiedyś oczywiście coś takiego robiłem i jak sobie załatwiłem nowe dżinsy, no to powiedziałem, a nie będę przeklinał. No. Hejka, mam pytanie. Kamienie do akwarium. Skąd brać? Oczywiście pytam, bo te w sklepie akwarystycznym to kosztują majątek.
No zgadza się, są niektóre gatunki skał, szczególnie tych takich, wiesz, spowodowanych z Azji, gdzieś tam z Japonii, które są koszmarnie drogie i potrafią kosztować kilkadziesiąt złotych za kilogram. I to jest dużo, bo jeśli masz akwarium, powiedzmy sobie, no tak jak ja, tak, i tam byś chciał zrobić sobie iwagumi, no to tych kamoli wagowo trochę będziesz potrzebował. To cię szarpnie po kieszeni, nie? Ale z drugiej strony, wiesz, ciężko zastąpić pewne gatunki skał. Chodzi tutaj o ich taki aspekt wizualny. Są po prostu piękne, nie? Ta faktura, spękania, kolor, to robi swoje. Ciężko by coś znaleźć było innego, żeby zastąpić te skały, żeby równie dobrze wyglądało. Ale jeśli to dla ciebie nie jest problemem, to oczywiście są jakieś składy kamienia. Bydgoszczy też również taki mamy, dość spory. Jest masa różnych kamieni, takich do ogrodu, do budowania, wiele, wiele innych zastosowań i można wybrać tam pewne gatunki skał. Nie wszystkie są dostępne, jeśli chodzi o takie podobne skały do akwarystyki w sklepach zoologicznych, tak? Na przykład ale lawę to można było dostać, tak? Nawet wapienie takie, wiesz, można dostać. I wiele, wiele innych gatunków skał, nawet takich, których tam nie zobaczysz nigdy w sklepach zoologicznych, a które wyglądają dość ciekawie. To w takich miejscach możesz sobie takie kamienie wybierać. Oczywiście trzeba wybierać się rozsądnie, bo nie wszystkie skały będą się nadawały do akwarystyki, niektóre mogą zmieniać wam parametry wody, podnosić twardość i takie tam rzeczy, bo uwalniają tam na przykład wapń do wody, magnez i inne związki, więc trzeba tutaj być rozsądny, wiedzieć co się robi, ale są skały bezpieczne, które niczego nie wydzielają do wody, jakieś tam bazaltowe na przykład, czy granity i tym podobne, więc na pewno coś można znaleźć. Niektórzy nawet z pola wyciągają, czy jakieś otoczaki ze strumieni. Jeśli robisz akwarium w jakimś tam stylu i taki, powiedzmy sobie, otoczak ci tam pasuje do twojej aranżacji, to ja nie widzę problemów. Sprawdź tylko, czy ci tam nie będzie uwalniał niczego do wody i po sprawie. Nie? To możesz sobie na przykład, nie wiem, polać akwacidem i zobaczyć, czy nie syczy, czy nie pieni się. Jak się pieni i syczy, no to możesz być pewny, że ci będzie tam podnosił pewne parametry wody w akwarium. Więc tutaj musisz to sprawdzić, jeśli ci zależy na takich rzeczach. I kolejne pytanie. Jakich mikrofonów kierownik używa do nagrywania głosu? Kierownik używa jednego starego mikrofonu, który już był łatany, klejony. To jest te bydle, te wielkie. To jest to mikrofon produkcji China. Jest to mikrofon krawatowy firmy Boya, kosztujący kilkadziesiąt złotych, a dający bardzo fajny dźwięk. No i takiego mikrofonu używam. Jak słyszycie, sprawdza się. Próbowałem różnych mikrofonów. Mam tam też jakiś mikrofon kierunkowy, taki shotgun i wydaje mi się, że ten akurat jest mikrofonem najlepszym z tego, co posiadam. Oczywiście można zakupić super mikrofony za jakieś ciężkie pieniądzory. Jest takich parę fajnych marek, jeśli chodzi o mikrofony, gdzie ta jakość jest niesamowita, ale ja na tą chwilę nie widzę potrzeby, żeby zmieniać tego mojego małego pierdka na coś innego. Kiedyś mi się marzył mikrofon bezprzewodowy, żebym nie musiał się plątać w kable. No już kiedyś opowiadałem, jak się zaplątałem i wszystko mi runęło i lampa runęła i on się rozwaliła i mikrofon się tutaj właśnie ten rozwalił, musiałem go pokleić. Ale działa, jak słychać działa, jeszcze go będę tam mucił dalej. Myślałem o takim bezprzewodowym, ale koszt to jest tam dość koło 1500 zł chyba, więc no, na tą chwilę no, nie będę z takiej kasy wykładał. Nie za bardzo sobie mogę na tą chwilę pozwolić, żeby dalej inwestować w YouTube'a. Kolejne pytanko. Co to za tabletki pod rośliny? Można stosować zamiast kulek glinotorfowych? Jest to oczywiście komentarz pod filmem z niedzieli, gdzie na filmie widać, jak pęsetą wciskam pod rośliny tabletki nawozowe. Są to tabletki nawozowe tetry, krypto, dzięki którym jakieś kryptokoryny ukorzeniają się szybciej i lepiej. Wiecie, ja nie lubię sadzić w takim miałkim piachu roślin.
Pewne rośliny tego po prostu nie tolerują, a kryptokoryny sobie trochę w tym lepiej radzą, ale w tym piachu nie ma takich, wiecie, no, właściwości odżywczych jeszcze, tak? No bo tam nie mam ryb, nic się tam nie nazbierało, nic się nie rozkłada, nic się nie zdarzyło skumulować, no i tam taka bida trochę dla tych kryptokoryn, a kryptokoryny, jak wiemy, lubią sobie przez korzenie wyciągać związki odżywcze, więc załadowałem im taką tabletę właśnie Tetra Krypto. Nie jest to żadna reklama, nikt mi za to nie zapłacił, nikt nawet nie zaproponował, żeby o czymś takim powiedzieć, no, to wiecie. Więc czy to mogła być tam kulka glinotorfowa? Również mogła być tam kulka glinotorfowa, czy tabletki, albo ampułki zupełnie, czy pałki nawozowe zupełnie innych marek. Chodzi o to, żeby tam dostarczyć jakieś wartości odżywcze dla tych roślin. I pytanie pod filmem: filtr biologiczny inny niż inny. Chodzi o filterek na kształt K1. Witam. Czy zamiast brzęczyka można napędzać taki filtr zwykłą głowicą? Czy to powietrze ma wpływ na samą medium K1? Bo chyba powietrze może mieć wpływ na CO2 w baniaczku. No oczywiście, że powietrze może mieć wpływ na CO2 w baniaczku. To nam wyjaśniał w poprzednim odcinku, moimi ustami niestety jeszcze, doktor Łukasz, a już w tym odcinku odpowiada na Wasze pytania osobiście. Więc czy można? Oczywiście można. To nie musi być napędzane pompą powietrza, z tym, że to urządzenie jest przystosowane właśnie do pompy powietrza, bo ma taki kruciec na wężyk 4,6 mm i tam głowicy raczej nie da się podłączyć bez jakiejś tam modyfikacji tego. Oczywiście to się da w bardzo prosty sposób przerobić i taką głowicę można użyć i ten filterek również będzie działał na taką, z taką głowicą. No z tym, że bąbelki mają to do siebie, że bardzo mocno natleniają te złoże, przez co te bakterie jak gdyby mają lepsze warunki do rozwoju. Przy głowicy ruchu wody na pewno te warunki tlenowe są nieco gorsze, aczkolwiek bez problemu można używać głowicy, z tym, że no, niekoniecznie z tym modelem, przynajmniej fabrycznie. Słuchajcie, żona obejrzała poprzedni odcinek, dostała takiego ataku śmiechu, że chyba długo nie mogła zjeść obiadu. Wydaje mi się, że się nawet trochę rosołkiem zachłysnęła. Zupełnie poważnie, chodzi oczywiście o ten komentarz dotyczący mowy pogrzebowej. Kto nie wie, o co chodzi, zapraszam do obejrzenia poprzedniego odcinka. Ale wiecie co, tak skłoniłem do takiego przemyślenia, że chyba tak naprawdę to rzeczywiście dla niektórych postronnych obserwatorów naszego hobby, niektóre jego fragmenty, takie jak ta chemia wody cała, te bakterie, o których ja tu siedzę i opowiadam, no może być temat równie pasjonujący jak mowa pogrzebowa i może się to wydawać lekką aberracją. Powiem Wam więcej, właściwie wśród akwarystów też czasami spotykam się z takim podejściem, na przykład, żeby nie szukać daleko, pod Q&A numer 94 znalazłem taki komentarz jednego z widzów. Ech, kiedyś akwarysta był akwarystą, a teraz musi być chemikiem, inżynierem, a żeby nie było za łatwo, to jeszcze naukowcem. Dlaczego tak komplikujemy sobie życie? Wiecie co, mnie się wydaje, że nie musi. To znaczy, żeby być akwarystą, to trzeba umieć prowadzić zbiornik, wiedzieć jak to zrobić. Ale dlaczego? To już jest opcjonalna wiedza. No, kiedyś wyciągało się wszystko z akwarium raz na jakiś czas, szorowało się szczotą zbiornik, wyparzało się piasek. Dziś się tego nie robi. I wystarczy wiedzieć, że się tego nie robi. A jeżeli ktoś chce zrozumieć dlaczego, no to ja już wtedy muszę opowiedzieć o tym, że żyją tam bakterie, które są ważne dla funkcjonowania zbiornika. A jeżeli ktoś będzie dociekliwy i zapyta, dlaczego one są ważne, no to już w ogóle muszę zacząć opowiadać o filtracji biologicznej, o nitryfikacji i innych trudnych sprawach. Rozumiem, że nie dla każdego musi to być interesujące. Dobra, słuchajcie, ja chyba jestem gotowy. Mam tu już wszystkie niezbędne rekwizyty, takie coś, to mi się za chwilę przyda. No i kuba z kawy, najważniejsze. Możemy zaczynać. Cię tylko nie pomyliło kawa z tym drugim. Witajcie, ja mam na imię Łukasz, jestem technologiem wody i postaram się odpowiedzieć na Wasze pytania związane z chemią wody. Na początek jednak zacznijmy od sprostowania. W poprzednim odcinku w Kracie Błąd, słuchajcie, powiedziałem o tym, że przy niskim pH istnieje ryzyko wydzielenia gazowego amoniaku, który to może być toksyczny dla ryb. Oczywiście jest dokładnie odwrotnie, to ryzyko istnieje przy wysokim pH. Kilka z Was szybko to dostrzegło, skomentowaliście. Bardzo dziękuję za czujność i jeszcze raz przepraszam. Pierwsze pytanie nadesłał Dawid Pisko. Dlaczego po wlaniu nawozów do mojego akwarium woda robi się mętna? Ale nie od razu, tylko tak z czasem to postępuje. Po godzinie, może dwóch.
Następnie stabilizuje się i po tygodniu ćma znika i jest jak kryształ woda. Cieszą się czystą wodą może 1-2 dni, po czym znowu trzeba wlać kolejną porcję nowych nawozów i tak w kółko. I teraz dalej. Przeważnie są niedobory fosforanów. Fosfor wlewam w ilości 60 ml, czasami mniej, oraz żelazo 16 ml. Nie wlewam ich razem, ale po sobie w odstępie kilku minut w prąd wody wylotu filtra. Czy może następować jakaś reakcja chemiczna zmieszania żelaza z fosforem? Jeśli to problem reakcji, to czy podawanie nawozów w cyklu dziennym zamiast tygodniowym, a co za tym idzie w mniejszych dawkach, ale częściej rozwiąże ten problem? No słuchajcie, tutaj przyda się mój właśnie pierwszy rekwizyt. To jest nawóz fosforowy, który ja stosuję u siebie w akwarium. Nie kupuję go gotowego w sklepie, dlatego że po prostu jest tanie, kiedy kupię odczynnik i sam go sobie rozpuszczę. I teraz, żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę troszeczkę poopowiadać o rozpuszczalności nawozów, o rozpuszczalności substancji w akwarium. No i zacznijmy od tego, dlaczego wybrałem taką substancję. Tu jest napisane KH2PO4, czyli dwuwodorofosforan potasu. Dlaczego tak, a nie inaczej? No z fosforanami jest ogólnie taki problem, że w większości przypadków są one bardzo słabo rozpuszczalne. To znaczy w takich warunkach, jakie mamy w akwarium, czyli temperatura około 20 paru stopni, pH w okolicach powiedzmy obojętnego, tak naprawdę sensownie rozpuszcza się jedynie kilka fosforanów, kilka substancji. Jakie zatem mamy możliwości? No, mógłby to być na przykład fosforan amonu. Ten jest stosowany w rolnictwie jako nawóz, taki dwuskładnikowy, bo za jednym zamachem załatwia nam nawożenie fosforem, jak i azotem. W akwarystyce to nie jest najlepszy pomysł, dlatego że no, razem z fosforem wprowadzalibyśmy do akwarium jony amonowe, a tych no, nie chcemy, tak? One są toksyczne w wodzie, to jest, przypominam tutaj, cykl azotowy. To właśnie o to nam chodzi, żeby tych jonów amonowych nie było w wodzie, więc dolewanie ich z nawozem dodatkowo to chyba nie jest najlepszy pomysł. No, druga możliwość to byłby na przykład fosforan sodu. Ten jest względnie dobrze rozpuszczalny, tylko problem troszeczkę z tym sodem, bo on tak w zasadzie no, bardzo nie szkodzi w tym akwarium, ale też specjalnie potrzebny nie jest. Powiem więcej, w wodach naturalnych, to w słodkich wodach naturalnych, dosyć rzadką jest sytuacja, w której mamy nieco większe ilości sodu. Przeważnie jest go tam bardzo mało, więc no, taka woda po zastosowaniu takiego nawozu byłaby trochę dziwna i mało naturalna, więc raczej nie. Natomiast wodorofosforan potasu, czy w ogóle inne, czy fosforan potasu, czy dwuwodorofosforan potasu, jak w tym przypadku, no jest świetnym wyborem z co najmniej dwóch powodów. Po pierwsze, dobrze się rozpuszcza. Po drugie, no tu za jednym zamachem nawozimy fosforem, ale również potasem. A potas jest potrzebny w akwarium no, w dużych ilościach roślinom, większych niż fosfor, więc mamy tutaj no, dwie pieczenie na jednym ogniu, dwa w jednym, słuchajcie, taki nawóz, więc no, idealny wybór. Poza tym nawóz jest, czy ta substancja jest dosyć łatwo dostępna, względnie tania, więc no, oczywisty wybór. I muszę Wam powiedzieć, że myślę, że takiego samego wyboru dokonują producenci nawozów, tylko po prostu przyklejają tutaj swoją naklejkę jakąś tam producenta i odpowiednio cenę w górę jedziemy. Więc ja sobie sam robię taki nawóz i wlewam go do akwarium. Dobra, z fosforanami jest kłopot, bo się trudno rozpuszczają. A jakie to wygląda od strony żelaza? No z żelazem to tu jest jeszcze większa zabawa, słuchajcie. Bo żelazo w ogóle w wodzie bardzo łatwo tworzy związki trudno rozpuszczalne. Na przykład wodorotlenek żelaza, który też jest bardzo słabo rozpuszczalny, no ale również fosforan żelaza. Słuchajcie, fosforan żelaza to jest substancja, która w warunkach akwarystycznych można uznać spokojnie za nierozpuszczalną zupełnie. Zresztą de facto stosowanie żelaza jest jedną z przemysłowych metod usuwania fosforu z wody, ze ścieków. Po prostu dodaje się do takich ścieków zawierających fosforany soli żelaza rozpuszczalnej, najczęściej chlorku żelaza. No i powoduje to zajście reakcji, w wyniku której powstaje fosforan sodu i strąca się to nam jako osad. Dlaczego? Taka sama reakcja może oczywiście zachodzić też w akwarium, czyli jeżeli dozujemy nawóz fosforanowy i również żelazo, no to teoretycznie mogłaby zajść taka reakcja strącania żelaza, czyli powstałby osad, który mógłby nam tutaj przyczynić się do zmętnienia wody.
Jednak no, w praktyce raczej tak się nie dzieje zazwyczaj, dlatego że producenci nawozów oczywiście wiedzą o tym problemie i to żelazo nie jest podawane od tak po prostu, tylko jest podawane w specjalnej formie, tak zwanych kompleksów albo chelatów. No w skrócie chodzi o to, że te kationy żelaza, które chcemy tutaj podać roślinom, są otaczane taką specjalną osłonką z substancji organicznych, które zabezpieczają żelazo przed wchodzeniem w te niepożądane reakcje chemiczne. No i to jest taki właściwie skuteczny sposób. W praktyce stosuje się tutaj najczęściej dwie substancje, EDTA albo DTPA, jako te substancje kompleksujące, zabezpieczające żelazo. No i to powinno skutecznie zabezpieczyć nam również tutaj przed reakcją z fosforanami. Dlaczego mówię, że powinno? No bo teoretycznie możliwe są dwa przypadki, kiedy ta osłona kompleksowa, ta osłona z kompleksu może być no zniszczona tak naprawdę. No po pierwsze to jest, kiedy mamy pH poza pewnym przedziałem, w którym te kompleksy są stabilne. No dla tych najczęściej używanej substancji, to jest DTPA, to akurat ten przedział stabilności kompleksów żelaza to jest od mniej więcej 6 do 8, więc raczej tutaj podejrzewam, normalnie nie powinniśmy mieć z tym problemu w akwarium, bo mieścimy się zazwyczaj w tym przedziale. No druga możliwa sytuacja, która może prowadzić do zniszczenia kompleksów i w efekcie uwolnienia żelaza, które następnie mogłoby wejść w reakcję na przykład z fosforanami, no to jest obecność w wodzie silnych utleniaczy. Skąd w wodzie silne utleniacze? W zasadzie przychodzą mi do głowy dwa pomysły. No jeden to są środki dezynfekcyjne dodawane do wody wodociągowej. No w większości przypadków są to związki chloru, które są właśnie silnymi utleniaczami. Więc gdybyśmy tutaj do takiej wody nawożonej żelazem no lali kranówę taką prosto z kranu, z taką dobrze pochlorowaną, no to pewnie istniałoby ryzyko tutaj uszkodzenia tych kompleksów żelaza i uwolnienia żelaza do wody i w wyniku tego reakcji na przykład z fosforanami. Druga możliwość dostania się silnych utleniaczy do akwarium to jest, słuchajcie, ozonowanie. Ozon jest silnym utleniaczem i jest to technika stosowana czasami w akwarystyce, aczkolwiek no muszę powiedzieć, że ja już długo siedzę w akwarystyce i długo śledzę też różne fora akwarystyczne i chyba przez te kilkadziesiąt już lat, kiedy zajmuję się akwarystyką, to myślę, że kilka razy słyszałem o tym, aby ktoś w Polsce stosował ozonowanie akwarium jako technikę regularną. Jest to raczej rzadkość, a szczerze mówiąc to trochę szkoda, bo przy umiejętnym stosowaniu ozonowanie no, może pozwolić na uzyskanie naprawdę ciekawych efektów. I tu może jako taki paradoks i ciekawostkę powiem Wam, że ozon, który jest no, uznawany, czy jest po prostu jednym z lepszych środków dezynfekujących, czyli zabija bakterie, jeżeli jest umiejętnie dozowany w niewielkich dawkach, w niewielkich dozach, to przyczynia się do poprawy skuteczności filtracji biologicznej. Tak, poprawy, nie uszkodzenia. Jeżeli Was ten temat zainteresował, to napiszcie proszę w komentarzu, chętnie go rozwinę w kolejnym odcinku. No ale zakładam, że to nie jest ten przypadek, czyli raczej tutaj nie mamy ani ozonu, myślę, że pH też jest w granicach od 6 do 8. Jeżeli więc tylko nie lejesz tutaj, Dawidzie, kranowe prosto do akwarium, no to myślę, że problem, który u Ciebie występuje, nie jest związany z nawożeniem żelazem i fosforem jednocześnie. Myślę, że po prostu może tutaj zachodzić reakcja między fosforanami, które dodajesz do akwarium, a innymi metalami, które są obecne w wodzie akwariowej. Mam to na myśli przede wszystkim wapń i magnez, bo te również tworzą trudno rozpuszczalne fosforany. Więc jeżeli masz wodę twardą, nie uzdatniasz jej przy pomocy filtra RO, no to jest wielce prawdopodobne, że podając jednorazowo dużą dawkę fosforanów, zachodzi tutaj reakcja powstawania fosforanów wapnia na przykład, no, które się strąca, powodując osad i zmętnienie wody. Myślę, że to jest dosyć prawdopodobne. Jak to sprawdzić? No ja bym Ci sugerował tutaj, jeżeli nawozisz akwarium w cyklu tygodniowym, to nie ma potrzeby, żebyś podawał te nawozy jeden po drugim w odstępie kilku minut. Możesz to spokojnie zrobić w odstępie kilkudniowym, czyli podaj na przykład tylko nawóz fosforowy. Zobacz, czy po podaniu samego tylko tego nawozu to zjawisko nadal występuje, czyli nadal będziesz obserwował to zmętnienie wody. Jeżeli tak się podzieje, no to świadczy to ewidentnie o tym, że problemem nie jest reakcja z tym drugim nawozem, tylko problemem jest reakcja z tym, co masz już po prostu w wodzie. No i tutaj rozwiązaniem zdecydowanie byłoby zastosowanie zmiękczania wody
Jeżeli nie możesz tego zrobić, no to spróbowałbym rzeczywiście zmniejszyć te dawki fosforanów i pójść tutaj w stronę dozowania raczej codziennego niż raz w tygodniu. Natomiast jeżeli po kilku dniach podasz nawóz żelazowy i również wtedy zaobserwujesz to zjawisko, no to wtedy tutaj problemem najwyraźniej jest nawóz żelazowy. No i wtedy zastanowiłbym się, jaka może być przyczyna nietrwałości tych kompleksów w akwarium, ewentualnie spróbował po prostu z innym nawozem żelazowym. Kawie, słuchajcie, jedziemy z drugim pytaniem. Jarosław Knabe 4225. Rozumiem, że Jarosław przesłał właściwie dwa pytania, albo podwójne pytanie. Dzień dobry, mam pytanie do pana doktora Łukasza. Jak to jest z tym zakwaszaniem wody przez CO2? Wiemy, że znając KH i pH możemy wyliczyć ilość rozpuszczonego w wodzie CO2. Ale co w przypadku, gdy w wodzie akwariowej są rozpuszczone jeszcze jakieś inne dodatkowe kwasy? Czy wówczas jesteśmy w stanie ocenić, ile mamy rozpuszczonego CO2? Chyba nie, w nawiasie. No i druga część pytania. Drugie pytanie dotyczy zakwaszania wody w akwarium za pomocą odpowiednio rozcieńczonego kwasu, na przykład solnego. Jakie powinniśmy mieć KH, by bezpiecznie, przewidywalnie obniżyć pH? Pytam, bo nigdzie nie mogę znaleźć gotowej recepty na obniżenie pH, na przykład o pół stopnia przy KH równym 4. Słyszałem, że dodawanie kwasu poza obniżeniem pH zmniejsza również KH, które jest buforem. Czy takie obniżenie pH kwasem solnym będzie się stabilnie utrzymywać na danym poziomie przez najbliższy tydzień do kolejnej podmianki? Z góry dziękuję za odpowiedź. No słuchajcie, teraz to ja będę musiał wam pokazać jedno równanie matematyczne, a nawet wykres, więc tylko dla ludzi o mocnych nerwach i tych, którzy naprawdę chcą tutaj znaleźć odpowiedź na pytanie dlaczego. Ale tak poważnie, zaczynając od pierwszego pytania. Tak, oczywiście istnieje takie równanie, które opisuje zależność między KH, pH i stężeniem dwutlenku węgla w wodzie. Równanie to wyprowadza się z takiego znanego w chemii równania Hendersona-Hasselbacha. Nie będę wam tłumaczył, nie bójcie się, jeśli ktoś jest zainteresowany, poszukajcie w Google na przykład, spokojnie znajdziecie. No więc to równanie wygląda tak, jak teraz widzicie na ekranie. Zawiera ono kilka takich istotnych uproszczeń, założeń. Po pierwsze, jest to równanie, które jest napisane dla bardzo prostego układu chemicznego, który składa się z wody i z rozpuszczonych w niej węglanów, no i tego dwutlenku węgla, który tam podajemy. No a tak oczywiście w rzeczywistości nie jest. No, woda jest dużo bardziej złożoną matrycą chemiczną, mieszaniną substancji chemicznych. I w związku z tym no, mamy tutaj wiele innych substancji, które wpływają na wynik tego obliczenia. To po pierwsze. Drugie założenie, które jest w tym równaniu, jest takie, że KH, które wstawiamy do tego wzoru, no, pochodzi w całości od węglanów. No, tymczasem tak w praktyce nie jest, bo testy akwarystyczne, które na KH, które stosujemy, tak naprawdę nie mierzą tylko i wyłącznie węglanów. One mierzą, ogólnie rzecz biorąc, wszelkie substancje zdolne do neutralizowania kwasu, do reakcji z kwasem. W większości przypadków, czy dominującym jonem tutaj rzeczywiście będą aniony węglanowe czy wodorowęglanowe, więc można powiedzieć, że KH jest dobrym przybliżeniem zawartości tych wodorowęglanów, jednak nie tylko, mierzymy tu trochę więcej. Więc jest to drugi błąd, który się nam tu pojawia w przypadku zastosowania tego równania. No trzeci to jest takie, macie tutaj też taki współczynnik w wykładniku 6,37. Tak naprawdę to nie jest stała liczba. To jest współczynnik, który zależy od temperatury wody. W tym równaniu ta wartość 6,37 jest przyjęta przy założeniu, że mamy wodę o temperaturze 25 stopni Celsjusza, bo taką mniej więcej najczęściej mamy w akwarium. No ale im dalej jesteśmy od tych 25 stopni Celsjusza, tym większy popełniamy tutaj błąd, ponieważ ten współczynnik powinien się również z tym zmieniać. Reasumując, no, rzeczywiście jest tak, że jest to równanie jedynie, które możemy traktować jako pewne przybliżenie, a nie dokładne wyliczenie. Natomiast no, pytanie, czy akurat w akwarystyce potrzebujemy tutaj dokładnego wyliczenia tego stężenia CO2? Mnie się wydaje, że szacowanie w zupełności wystarcza. Druga część pytania Jarka dotyczy zobojętniania czy korekty pH przy pomocy kwasu w akwarium. No tutaj Jarku, słuchaj, będę Cię próbował ze wszystkich sił, że tak odwieść od tego pomysłu,
bo korekta pH w akwarium przy pomocy mocnego kwasu, jakim jest solny, nawet jeśli jest on rozcieńczony, generalnie jest, powiedziałbym, grą w rosyjską ruletkę i bardzo niebezpiecznym pomysłem. Dlaczego? Po pierwsze, oczywiście istnieje wzór, który pozwala wyliczyć tutaj teoretyczną zmianę pH w zależności od dodanej dawki kwasu. Fakt jest to ten sam, czy podstawą tego wzoru jest ten sam, to samo równanie Hendersona-Hasselbacha, o którym mówiłem przed chwilą przy okazji dwutlenku węgla. No i w związku z tym ten wzór ma te same wady, czy te same założenia, o których mówiłem przy okazji dwutlenku węgla. Jest to więc tylko wzór przybliżony, pozwalający jedynie oszacować tą dawkę kwasu. Jednakże w przeciwieństwie do dwutlenku węgla, no tutaj oszacowanie czy grubny szacunek to zdecydowanie za mało. Dlaczego? No to popatrzcie teraz na ten wykres, który widzicie na ekranie. On przedstawia to, w jaki sposób zmienia się pH w wodzie w wyniku dodawania do niej kwasu. Nie patrzcie proszę na wartości pH, bo to są tylko przykładowe. Bardziej chodzi tutaj o kształt tej krzywej i o jej przebieg. No i co tu widzimy? Posuwając się od lewej w prawą stronę wykresu, widzimy, że początkowo po dodaniu niewielkiej porcji kwasu następuje drobne obniżenie pH. Natomiast potem dodajemy tego kwasu, a pH jest prawie stały. Mamy taki fragment prawie poziomy, prawie stały tego wykresu. To jest obszar, w którym działa bufor. Bufor pH w akwarystyce, w akwarium najczęściej będzie to bufor węglanowy. No właśnie w praktyce będzie to bufor węglanowy, który działa w ten sposób, że jest w stanie przeciwdziałać czy przeciwstawiać się zmianom pH w wyniku dodawania kwasu. W dużym uproszczeniu działa to w ten sposób, że cząsteczki kwasu, które są dodawane do wody, są wiązane przez cząsteczki tego buforu, czyli węglanów, czy wodorowęglanów w tym wypadku, i nie powodują zmiany pH wody. Jednak ten mechanizm nie działa w nieskończoność, no bo w wodzie mamy tylko ograniczoną ilość tych cząsteczek węglanów, czy wodorowęglanów, tego buforu. No i jak w miarę dodawania tego kwasu, w którymś momencie następuje wyczerpanie tych cząsteczek buforu. I mówimy wtedy o punkcie przełamania. Widzicie tutaj, że w którymś momencie nagle następuje takie duże załamanie i gwałtowny spadek tego pH. No to jest właśnie ten punkt przełamania, czyli moment, w którym dodaliśmy już tak dużo kwasu, że zużyte zostały wszystkie cząsteczki buforu. No i w tym momencie nie ma już żadnego mechanizmu zabezpieczającego i dodanie bardzo niewielkiej ilości kwasu powoduje bardzo dużą zmianę pH, bardzo duży spadek. I widzisz teraz, że tutaj kluczowym jest określenie tego punktu bardzo dokładnie, ponieważ tutaj pomyłka i dodanie odrobinę za dużo kwasu może wywołać bardzo dużą zmianę pH i tu musimy być rzeczywiście precyzyjni. Więc zdecydowanie odradzam robienie tego w akwarium. Bardzo łatwo tutaj o naprawdę tragedię w zbiorniku. Korekta pH kwasem jest stosowana w akwarystyce. Dotyczy to głównie hodowców paletek, którzy potrzebują wody bardzo kwaśnej i używają rzeczywiście kwasów mineralnych silnych do korygowania pH, ale zwróćcie uwagę na dwa szczegóły. Po pierwsze, woda stosowana przy paletek jest wodą naprawdę bardzo miękką. Tam KH jest prawie zero, więc te zdolności buforowe są niewielkie, więc tutaj prawie nie ma tego plateau, tego płaskiego obszaru. Bardziej liniowa zależność w tym wypadku. Po drugie, też nie robią tego hodowcy paletek w zbiorniku z rybami. Tą korektę pH wykonuje się w zbiorniku do przygotowywania wody do podmian. Tam następnie po takiej korekcie mierzymy pH. Jeżeli coś jest nie tak, to możemy jeszcze to skorygować, czyli podnieść to pH. I dopiero kiedy po potwierdzeniu przy pomocy pH metru uzyskania właściwego pH, możemy wtedy dopiero taką wodę wlać do akwarium. Nigdy nie robimy tego w zbiorniku z rybami. Mam nadzieję, że Cię przekonałem. Słuchajcie, tyle w dzisiejszym odcinku. I tak chyba trochę przeciągnąłem czas, na który umawialiśmy się z Danielem. Chciałem Wam bardzo podziękować za mnóstwo pozytywnych komentarzy, które pojawiły się pod poprzednim odcinkiem. Jest mi naprawdę bardzo miło i bardzo mnie to zachęca do dalszej pracy, w związku z czym proszę Was o nadsyłanie pytań, na które będę mógł odpowiedzieć w następnych odcinkach. To od razu z góry zastrzegam, że najbliższy odcinek jest już zajęty. Mam już po prostu pytania, na które muszę odpowiedzieć, więc ewentualne pytania, które nadeślecie, będę się starał odpowiedzieć dopiero w następnej kolejności. Z góry bardzo dziękuję i zapraszam do zadawania pytań. Tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję, żegnam się. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć chyba, że w następnym odcinku nie będę nic mówił na temat żony, bo
to chyba w końcu grozi jakimiś konsekwencjami w którymś momencie. I jeśli spodobał Ci się ten film, możesz mi postawić wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie pod tym filmem. I jak zawsze dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i że pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Bez Was moja praca byłaby o wiele trudniejsza. Jeśli chciałbyś wspierać ten kanał, jest taka bardzo prosta możliwość. Wystarczy, że klikniesz wesprzyj tuż obok nazwy kanału albo w link w opisie tego filmu, a system dalej Cię poprowadzi. Wspieranie oczywiście jest dobrowolne. I można się z niego wycofać w każdej chwili, bez podawania jakichkolwiek przyczyn. A wszystkich zapraszam na mojego Facebooka.